Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcemy uwielbić Chrystusa za ten piękny czas, piękną pogodę, piękne miejsce. Zobaczmy, nawet trochę teraz Pan Bóg daje nam znak łaski, taki mały deszcz, jakby nas chciał pokropić wodą święconą, oczyścić, umocnić, orzeźwić i posłać do pewnych zadań, misji. Król Jan III Sobieski, który tutaj mieszkał, przedwczoraj kolejną rocznicę jego śmierci, powrotu do domu ojca obchodziliśmy. On zawsze, kiedy uczestniczył we mszy świętej, uczestniczył jako ministrant, oddawał cześć Chrystusowi. I dzisiaj chcemy podczas tej procesji na koniec jeszcze raz jemu oddać cześć. Pójść za nim. Zobaczmy, jak wiele jest dróg, wiele jest propozycji. Wielu idzie nie za Chrystusem, tylko za różnego rodzaju propozycjami. Sługa Boży, prymas Wyszyński, mówił, żeby przyjrzeć się tym, którzy są naszymi wrogami. Co najbardziej atakują, to jest najcenniejsze. I w ostatnim czasie mogliśmy się przekonać, że były i w Gdańsku była parodia Bożego Ciała, procesji Bożego Ciała, w Warszawie jakaś parodia Mszy Świętej, w Rypinie podczas Komunii Świętej jakiś szaleniec chciał porąbać ołtarz, a we Wrocławiu ksiądz, który szedł odprawić Mszę Świętą, nie doszedł, ponieważ była próba zamachu na jego życie. Ale są też inne znaki, które są pozytywne. I można by zobaczyć to, co zobaczyliśmy w mediach księdza, który przed śmiercią został uświęcony w szpitalu, na łożu szpitalnym i w poniedziałek powrócił do domu ojca, ale jeszcze wcześniej zdążył na tym łóżku szpitalnym odprawić mszę świętą. Przez internet udzielam nam prymicyjnego błogosławieństwa. Bardzo potrzebujemy takich świadectw wiary młodych, prawdziwie wierzących księży, którzy sprowadzają na ziemię Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy też odczytywać znaki. Polska jakoś tak przedziwnie jest przepasana jakby dwoma miastami, Sokółka i Legnica, północny wschód i południowy zachód, wschód eucharystyczny. I kiedy patrzymy, to zjednoczenie ciała, mięśnia sercowego w stanie agonalnym z chlebem eucharystycznym, jest to pytanie dla nas, czy rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, co tak naprawdę dzieje się podczas mszy świętej. Czy zdajemy sobie sprawę, że tam Jezus Chrystus oddaje za nas swoje życie? Umiera. Ojciec Pio, kiedy był pytany, dlaczego nie rozgrzesza tych, którzy przychodzą i spowiadają się i mówią, nie byłem w niedzielę na mszy świętej, odpowiedział, nigdy nie będę rozgrzeszał. Nie jestem w stanie. Jak można taki dar odrzucić? Warto tak sobie uświadomić, z jakim sercem przychodzimy na każdą mszę świętą. Wielu traci poczucie grzechu. Wielu podejmuje nawet decyzję, że bez spowiedzi w stanie grzechu śmiertelnego mogą podejmować decyzję przyjęcia Komunii Świętej, a przecież to jest świętokradztwo. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, żeby najpierw w swoim sercu bronić Chrystusa, żeby to, co dzieje się w naszym sercu, było później wyrażone na zewnątrz. Żyjemy w czasach, które potrzebują na nowo daru męstwa. Jestem teraz od 4 lat w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w kościele Stanisława Kostki na Żoliborzu. I ksiądz Jerzy 19 października, w dniu, kiedy został porwany, jeszcze zdążył podczas rozważań różańcowych tajemnic bolesnych, czwartej tajemnicy bolesnej, rozważyć dar męstwa. Powiedział, jednej rzeczy powinniśmy się tylko bać. Zdrady Chrystusa. To, że możemy Jezusa Chrystusa zdradzić. Niczego więcej. I o ten dar męstwa warto dzisiaj w tych niełatwych czasach, czasach walki, walki o życie wieczne, o duszę świata, prosić. Prosić o Ducha Świętego. W tym roku Ducha Świętego szczególnie o dar mądrości, rady, a przede wszystkim męstwa. Bo trochę jesteśmy takim wielkim olbrzymem. Wielu jest katolików, a tak jakby nas nie było. Jakbyśmy się wycofali bez tego daru właśnie męstwa.
i proszę Chrystusa Eucharystycznego, niech nas prowadzi do zwycięskiej walki o życie wieczne. A Maryja, której tak bardzo zawierzył też król Jan III Sobieski, Matka Zwycięska, niech nas wspiera swoim płaszczem. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.